Kolejna inicjatywa, kolejny koncert organizowany na rzecz Frania Karaś. Franiu jest to chłopczyk 22-miesięczny, który choruje na SM rdzeniowy, zanik mięśni. Jest to choroba bardzo ciężka, atakuje całego chłopca. Franiu jest tylko dzieckiem i traci siły. Walczy, walczy, nie poddaje się. To on, mały oczak, jasne światła wszystkich wielkich. Kwota, jaka jest potrzebna, 10 milionów złotych, jest ogromna. Tata Frania w tym momencie wyruszył w trasę dokładnie od 17 stycznia. Jeździ po wszystkich jednostkach, prosi żołnierzy, urzędy miasta, urzędy wojewódzkie, wszystkich po prostu o wsparcie dla swojego syna. Organizowane są różne koncerty, pikniki charytatywne, kiermasze, zbiórki. W przyszłym tygodniu odbędzie się wielki piknik razem dla Frania w rynku. Liczymy na dużą frekwencję, ponieważ no, kwota jest ogromna. Bo to wszystko nie tak, nie tak, nie tak. No a jeżeli nie tak, nie tak, no to po co nam było w to grać? Tam dorwać, iść pod prąd, pod wiatr, gniazda bić, niby tak. No jeżeli ma być nie tak, słowa jak sztuczny miód. Ersatz, cholera, nie życie. Miał być raj, miał być cud i ćwiartka na popicie. To wszystko nie tak, nie tak, nie to. No a jeśli, jeżeli nie to, no to po co diabła nam szło? Potrzebna kwota to jest 10 milionów złotych. W tym momencie mamy 4. Brakuje jeszcze 6. Tylko od was zależy, czy spełni się marzenie Frania oraz jego rodziców na zielony pasek na 14 kwietnia. W tym dniu Franiu kończy 2 latka. Kiedy
się możliwe.